10 sławnych zwierząt. Hipolit, nieżyjący hipopotam nilowy znajdujący się wśród kolekcji zwierząt Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Dokumenty Hipolita zaginęły i nie wiadomo, kiedy się dokładnie urodził. Do Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie sprowadzono go 1 października 1964 roku z Holandii i początkowo mieszkał w słoniarni. Był pierwszym hipopotamem nilowym w Chorzowie, najdłużej żyjącym zwierzęciem w śląskim zoo, a także najstarszym samcem hipopotama nilowego w europejskich ogrodach zoologicznych. 45 lat żył w parze hodowlanej z samicą Hambą, z którą miał 11 przychówków. Potomkowie Hipolita żyją obecnie w ogrodach zoologicznych na terenie Europy. Po śmierci hipopotama jego szkielet przygotowano jako eksponat edukacyjny. Okazało się, że jego kości były bardzo zniszczone osteoporozą. 1 października 2017 roku odsłonięto medalion z głową Hipolita na terenie pawilonu hipopotamów w śląskim zoo. Za życia hipopotam miał około 3,5 metra długości oraz 1,5 metra wysokości w kłębie. Po śmierci Hipolita do chorzowskiego zoo nie sprowadzono już nowych osobników tego gatunku. Hogzilla. Bardzo duży dzik upolowany 17 czerwca 2004 roku w Alpaha, hrabstwo Barien w stanie Georgia w USA. Dzik został zastrzelony przez myśliwego Chrisa Griffina. Dzik został sfotografowany, a zdjęcia opublikowano w gazetach. Nadano mu nazwę Hogzilla, stanowiącą połączenie słów Hog, czyli wieprz, oraz Godzilla, potwora z japońskich filmów i komiksów fantastyczno-naukowych. Dzik stał się obiektem niesamowitych historii i plotek. Mówiono, że miał 3,5 metra długości i ważył 455 kg. Informacje o jego bardzo dużej masie zostały sprawdzone przez grupę naukowców National Geographic w listopadzie 2004 roku, kiedy to dokonano ekshumacji dzika. Badania kodu DNA wykazały, że był świniodzikiem. Naukowcy ocenili masę Hogzilli na 363 kg, a długość ciała na 2,5 metra. King Neptune, wieprz, dzięki któremu werbownikom United States Navy udało się zebrać w latach 42-46 19 milionów dolarów w pożyczkach wojennych na budowę pancernika USS Illinois. King Neptune przyszedł na świat w liczącym 12 sztuk miocie na farmie w pobliżu West Frankfort. Początkowo nazwano go Parker Neptune po ojcu Parkerze. Neptun był świnią rasy chorefuckiej. Miał czerwony tułów, biały ryj i uszy. Werbownik marynarki Don Link zdecydował się na sprzedaż na aukcji świni, by fundusze wykorzystać na zakup pożyczek wojennych. Link, prowadzący aukcję, podróżowali po południowym Illinois, sprzedając Neptuna i zbierając pieniądze na pancernik Illinois, który był wtedy budowany. Czasem zdarzało się, że na aukcji sprzedawano pojedyncze części świni. Jej chrząkanie sprzedano za $25 przynajmniej raz. Po każdej aukcji King Neptune był zwracany, aby mógł zostać sprzedany ponownie. Duże zapotrzebowanie na występy świni spowodowało, że wyruszyła ona w podróż po całym stanie. Często ubierano ją w niebieską derkę, koronę i srebrne kolczyki. W czasie całej zbiórki funduszy przy pomocy King Neptuna uzbierano $19 milionów, co jest ekwiwalentem około $200 milionów po przeliczeniu w 2007 roku. Później świnia miała zostać skierowana do rzeźni, ale jej właściciel na to się nie zgodził. Spędził z nią resztę życia. Jeśli lubicie temat zwierząt, to zapraszam Was do gry w MPets. Gra darmowa online poświęcona zwierzakom, w którą gra ponad 500 000 osób. Link znajdziecie w opisie. Owca Dolly, owca domowa, pierwsze zwierzę sklonowane z komórek somatycznych dorosłego osobnika metodą transferu jąder komórkowych. Dolly została sklonowana przez naukowców we wsi Roslin pod Edynburgiem w Szkocji. Urodzona 5 lipca 1996 roku, Dolly przeżyła nieco ponad 6,5 roku. Dolly całe swoje życie spędziła w instytucie, gdzie nieustannie była obiektem uwagi mediów. W instytucie została skojarzona z trykiem o imieniu David, w wyniku czego przyszło na świat 6 jagniąt. Pierwsze z nich urodziło się w 1998 roku, następnego roku urodziły się bliźnięta, a kolejny rok później trojaczki. 14 lutego 2003 roku Dolly została uśpiona z powodu postępującej choroby płuc. Pojawiły się również spekulacje, że czynnikiem uwikłanym we wczesną śmierć Dolly mogło być przedwczesne starzenie będące wynikiem klonowania. Owen i Mzi.
para zwierząt, które stanowiły atrakcję zoo w pobliżu Mompsey. Otóż były one niezwykłe, ponieważ był to hipopotam nilowy i żółw olbrzymi. Roczny hipopotam nilowy, nazwany Owenem, został dostarczony do zoo 27 grudnia 2004 roku pod tsunami wywołanym przez trzęsienie ziemi. Prawdopodobnie stado hipopotamów żerowało w okolicach ujścia rzeki Sadaki i młody osobnik został porwany przez fale i wyrzucony na rafę koralową. Został schwytany w sieć przez mieszkańców pobliskiej wsi. Wyczerpany i odwodniony trafił do zoo. Owen początkowo ważył około 300 kg i był o 1/3 mniejszy od żółwia Mzi. Kiedy urósł, jego zachowanie i chęć zabawy mogło stać się niebezpieczne dla żółwia. Z tego względu opiekunowie zdecydowali się rozdzielić zwierzęta i wybudować dla Owena osobną zagrodę, w której zamieszkiwał wraz z samicą o imieniu Cleon. Niestety Cleon nie zaakceptowała Owena. Owen w chwili obecnej, przynajmniej w październiku 2018 roku, mieszka sam w osobnej zagrodzie w owym zoo. Mzi, która ma już ponad 130 lat, też nadal mieszka w owym zoo. Można ją spotkać samotnie spacerującą. Paul. Ośmiornica zwyczajna, żyjąca w akwarium w Sea Life Center w Oberhausen. Zwierzę było w 2008 i 2010 roku używane do typowania wyników meczu w reprezentacji Niemiec w piłce nożnej. Niezwykła skuteczność typów Paula sprawiła, że stał się on popularny na całym świecie. Paul został wielokrotnie użyty do typowania owych wyników meczów. Pomylił się jedynie dwukrotnie, nieprawidłowo typując zwycięzcę w meczach Niemcy-Chorwacja i Niemcy-Hiszpania podczas Euro 2008 roku. Typowanie odbywało się poprzez wstawienie do akwarium Paula dwóch pojemników z przysmakami ośmiornicy, małżami. Na pojemniki naklejone zostały wcześniej flagi państw, w których reprezentacje będą rozgrywać mecz. Paul wybierał zwycięzcę poprzez wejście do jednego z nich i zjedzenie znajdujących się tam smakołyków. Podczas mundialu w 2010 roku Paul prawidłowo wytypował zwycięzcę 7 razy z rzędu w meczach Niemiec z Australią, Ganą, Serbią, Anglią, Argentyną, Hiszpanią i Urugwajem. 9 lipca Paul wytypował również zwycięstwo reprezentacji Hiszpanii w meczu o Mistrzostwo Świata z Holandią. Do sierpnia 2010 roku Paul otrzymał prawie 200 ofert pracy, występując w wielu reklamach. Ponadto pod koniec sierpnia 2010 roku w kinach pojawił się chiński thriller zatytułowany Zabić Paula Ośmiornicę. Paul miał też uczestniczyć w promocji kandydatury Anglii jako organizatora Mistrzostw Świata 2018. Jednakże zmarł. Pigasus, ważąca 66 kg świnia domowa, która w sierpniu 1968 roku została nominowana przez partię Youth International Party na kandydata w wyborach prezydenta Stanów Zjednoczonych. Świnia została kupiona od farmera przez jednego z reprezentantów partii. Członkowie partii domagali się ochrony Secret Service dla swojego kandydata oraz aby zabrano go na obowiązkowe spotkanie dotyczące polityki zagranicznej kraju. Podczas konwencji, na której ogłoszona była jego kandydatura, Pigasus został zatrzymany przez policję, a wspierający go członkowie aresztowani za zakłócanie porządku. Nominacja Pigasusa odbyła się rankiem 23 sierpnia 1968 roku w Chicago Civic Center pod rzeźbą autora Picasso w Chicago podczas konwencji Partii Demokratycznej. Świnia przetransportowana została samochodem typu kombi w eskorcie 7 członków partii. Na miejscu było 50 innych członków trzymających transparenty i roznoszących ulotki, 200 gapiów, 10 umundurowanych policjantów oraz kilku detektywów. Aresztowanie Pigasusa nastąpiło podczas przemówienia wygłaszanego przez Jerego Rabina w imieniu świni, w którym oficjalnie ogłaszał kandydaturę świni na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Aresztowano również 7 członków partii, którzy opuścili areszt po wpłacie $25 kaucji. Sudan. Ostatni samiec nosorożca północnego podgatunku nosorożca białego. Urodził się w 1973 roku. Po latach został ostatnim żyjącym nosorożcem swojego gatunku. Był od tego czasu pilnowany przez 24 godziny na dobę przez uzbrojonych strażników. Ponieważ okazało się, iż w związku ze swoim wiekiem Sudan nie jest już zdolny do prokreacji, naukowcy prowadzili badania nad rozmnażaniem tego gatunku metodą in vitro. Tego typu metoda nie była wcześniej stosowana wobec tak wielkich zwierząt.
Od 2017 roku Sudan miał swoje konto na Tinderze przez wiele lat. Chorował głównie ze względu na zwyrodnienie stawów i mięśni. Przez ostatnie 2 miesiące swojego życia nie mógł się poruszać. Miał również rozległe rany na całym ciele. Został uśpiony w kenijskim zoo w 2018 roku w wieku 45 lat, a średnio przedstawiciele tego gatunku żyją 40 lat. Podgatunek jest krytycznie zagrożony. Xiang Xiang była pierwszą pandą wypuszczoną na wolność po dorastaniu w niewoli. Panda urodziła się w Wolong Panda Research Center w prowincji Sichuan. Xiang Xiang przebył 3-letnie szkolenie mające na celu przygotowanie go do przetrwania w środowisku naturalnym. Po założeniu w kwietniu 2006 roku obręczy, pandę uwolniono i śledzono w celu sprawdzania przemieszczania się i zwyczajów żywieniowych. Mimo tego obszernego przygotowania, Xiang Xiang został znaleziony martwy mniej niż rok po jego wypuszczeniu. Agencja informacyjna ogłosiła śmierć zwierzęcia 31 maja 2007 roku, 3 miesiące od incydentu, podając potrzebę pełnego dochodzenia jako powód opóźnienia. Naukowcy ustalili, że prawdopodobną przyczyną zgonu był upadek z wysokości. No, typowe dla pand. Łajka. Suka psa mieszańca wystrzelona 3 listopada 1957 roku na orbitę okołoziemską w radzieckim sztucznym satelicie Sputnik 2. Łajka miała wówczas około 2 lat. Okres szczenięcy przeżyła na ulicach Moskwy. Po jej schwytaniu przekazano ją do Instytutu Medycyny Lotniczej w celu wykorzystania w badaniach związanych z eksploracją kosmosu. Tuż przed lotem ważyła około 6 kg. Łajka była pierwszym żywym stworzeniem umieszczonym na orbicie okołoziemskiej, chociaż nie pierwszym w przestrzeni kosmicznej jako takiej. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stany Zjednoczone już wcześniej eksperymentowały z wysyłaniem zwierząt w kosmos. W założeniach eksperymentu nie przewidywano sprowadzenia psa z powrotem na Ziemię. Łajka poniosła śmierć w czasie lotu. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.